O tym, jak z piłkarzami Śląska Wrocław pożegnał się Jacek Magiera, funkcję pierwszego szkoleniowca objął Piotr Tworek. Obecnie Śląsk rozegrał 24 spotkania i uplasował się na 12. miejscu ligowej tabeli. Przed nowym szkoleniowcem trudne zadanie, jeżeli Śląsk ma bić się o górną ósemkę. Szkoleniowiec przez wiele lat był związany z Wartą Poznań, z którą awansował do Ekstraklasy w sezonie 2019-2020. Dodatkowo trenował zawodników Miedzi Legnica, Podbeskidzia Bielsko-Biała, a także Korony Kielce. Teraz przyszedł czas na wrocławski WKS. To jest klub, który ma ogromne tradycje, który ma świetną historię, który ma świetnych kibiców. Pracować tutaj to jest zaszczyt. Była obopólna chęć współpracy, zarówno ze strony zarządu, jak i z mojej, dlatego tutaj jestem. W kuluarach trener przyznał, że najważniejszym zadaniem będzie na nowo obudzenie woli zwycięstwa i to tego chciałby się trzymać w pierwszej kolejności. Tylko i wyłącznie swoim natchnieniem do drużyny, przekazem tych pozytywnych emocji, które trzeba zrobić i trzeba to zrobić jak najszybciej, wyzwolić ducha w rywalizacji, ducha walki i pracą, zwykłą pracą treningową. Za trenerem już zapoznawczy trening z drużyną. Pierwsze cele już zostały postawione, jednak na razie szkoleniowiec nie chce mówić o nich głośno. Dzisiaj mieliśmy pierwsze zajęcia treningowe. One trwały dosyć długo, a więc to były intensywne zajęcia i ja jestem zadowolony i też po krótkiej rozmowie z moim sztabem też widzieliśmy pozytyw i oby to się utrzymywało jak najdłużej, a co najważniejsze, żeby przełożyło się na wynik, bo to będzie dla nas wykładnikiem naszej pracy, a to, czy trening był fajny, czy był niefajny, to będzie miało już w niedzielę i w każdym następnym meczu kompletnie inne znaczenie. Pierwsze spotkanie z Piotrem Tworkiem w roli trenera odbędzie się w niedzielę 13 lutego o 15 na Tarczyńskiej Arena. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.